Ho studiato l'italiano per 3 anni in liceo in Krakowie. Tak, ale wiesz, że są osoby, które potrafią powiedzieć więcej niż jedno zdanie w języku włoskim, a już na pewno posługują się innymi językami. No i tu się muszę przyznać do tego, że języka włoskiego się nie uczyłem, a miałem w liceum taką możliwość. No i pytanie, czy zrobiłem dobrze? No to będzie najlepsze pytanie do gościa, który włada aż 4 językami i który dzisiaj jest z nami. Cześć Mateusz, witaj. Cześć, witajcie. To zdradź nam, jakimi językami się posługujesz? Angielskim, niemieckim, hiszpańskim. I powoli mierzę się z japońskim. No to tu pada pytanie, skąd w ogóle zajawka na to, żeby władać nie jednym, nie dwoma, a 4 językami? Skąd ta pasja? Nie umiem tego określić, ale chyba w tym kierunku wszystko zawsze szło. Ale uwaga, nie trzeba mieć pasji, żeby mówić w języku obcym. Mhm. Nie trzeba być pasjonatem. A co do twojego pytania, czy... Dobrze zrobiłeś? No niedobrze. No dlaczego bo, niedobrze? No bo język się przydaje w bardzo różnych sytuacjach i nie można sobie z góry założyć, że język mi się nie przyda. Mhm. To jak zacząć? Czy jest jakiś dobry moment, żeby zacząć się uczyć? Tu i teraz. To jest dobry moment. Bo można powiedzieć, uczmy małe dzieci poprzez bajki w języku obcym. Najlepiej, żeby w ogóle wyrosły jako native speakerzy. Ale tak no, w przypadku większości ludzi tak nie jest, więc tu po prostu potrzeba cierpliwości i stałego próbowania. To zdradź nam, jak u ciebie to wyglądało, bo za kulisami mówiłeś, że już począwszy od przedszkola poczułeś coś takiego, że chcesz się uczyć. Tak, na początku zazdrościłem innym dzieciom, które już coś umiały, mami i daddy, a ja nie. I tak stopniowo odkrywałem, że ja to naprawdę lubię i to jest fajne. I właśnie tak przez podstawówkę z angielskim. Na szczęście mama zapisała mnie do szkoły językowej i trochę tego nawet żałowała na początku, ale ja mogę jej teraz powiedzieć, mamo, dziękuję, kocham cię najmocniej na świecie, że mnie zapisałaś do szkoły językowej, bo dzięki temu odkryłem, że mam do tego predyspozycję i w gimnazjum, kiedy wkroczył niemiecki, już wiedziałem, że mogę łapać byka za rogi, prawda? Bo często... Boimy się zacząć czegoś, jesteśmy niepewni, a ja już wtedy byłem pewny, że no ja sobie poradzę z tym. Więc w gimnazjum towarzyszył mi niemiecki, a w liceum, no jak przecież nie mogłem się skupić na tych dwóch językach, musiałem wziąć kolejny. Tam jeszcze była ciekawa historia, bo było i kółko z rosyjskiego, i była łacina, i była jakaś wycieczka na Węgry, to wszystkiego po trochu. Ale skupiłem się wtedy na hiszpańskim, bo chciałem zdać maturę. Mhm. A potem to mnie zawiodło na studia lingwistyki stosowanej w kombinacji hiszpański i japoński, no bo jak nie można na kolejnym etapie edukacji wybrać nowego języka? Słuchaj, no ale to powiedz, jak byś przekonał Misia Bukowskiego w liceum do tego, żeby uczył się języka obcego innego niż język angielski? Bo wiele młodych osób się z tym zmaga, zastanawia, czy liceum to jest dobry czas na to, żeby podjąć tą naukę, nie? Po pierwsze, znaczy można tu dać dużo różnych powodów. Od psychologicznych, że nasz mózg się bardzo dobrze rozwija, ucząc się języka obcego i nasze kompetencje też takie, myślę, socjolingwistyczne wzrastają. Jeśli chodzi o kulturę, na przykład Włoch, to komu się nie podobają Włochy i kto nie chciałby któregoś dnia pojechać na romantyczną podróż właśnie do Włoch? Więc wtedy się mogą przydać, ale na przykład w Polsce mamy dużo też Włochów i rozmowa na ulicy to może się wydawać takie błahe, ale jeśli się zamieni parę zdań z Włochem, to idzie się takim rozpromienionym, że się udało. Ta satysfakcja popycha dalej. No dobrze, no ale przecież we Włoszech możemy się dogadać po angielsku. To po co się uczyć włoskiego? A to jest bardzo ciekawe pytanie, bo... Włoch nie powie nam tego, co czuje po angielsku i my też mu nie powiemy tego. Możemy to ubrać w słowa, ale nie wyrazimy tego tak, jakbyśmy wyrazili coś po polsku, prawda? Mhm. Więc jeśli chcesz poznać jakiegoś człowieka... Kulturę bliżej. Kulturę i jak on w tej kulturze funkcjonuje, no to posłuchaj go tak jak, takim, jakim on jest, czyli języka, w którym on mówi. Mam kolegę z Chile, rozmawiamy bardzo często. Właściwie to 2 razy w tygodniu, bo prowadzimy swoistą wymianę językową. I on umie angielski, prawda? I ja też. Ale to nie jest to samo, kiedy słucham od niego prawdziwych historii, prawdziwych doświadczeń, odczuć,
po hiszpańsku. I do tego ma tylko dostęp osoba, która zna jego język. Mateusz, to jak się uczyć? Czy tylko to, co w szkole, tylko to, co jest nam jakoś tam zadane, czy coś poza robić? Nie filmy, wiem, słuchać, oglądać. Książki, muzyka, tak. Są te sposoby. Chyba kto co lubi, bo ja na przykład najbardziej przyswajam i najwięcej motywacji mam wtedy, kiedy mam kontakt z żywym człowiekiem. I właśnie to były takie moje motywacje na drodze. Gdzieś tam pojawił się Amerykanin, potem z ludźmi z Hiszpanii rozmawiałem, pojechałem na tydzień do Niemiec. Wow, dogadałem się. I to są rzeczy, które sprawiają, że widzisz sens w tym, prawda? No bo jeśli ty się zamkniesz w podręczniku, no to wiadomo, że od razu możesz sobie znaleźć każdą wymówkę, żeby nie uczyć się języka, że tu mamy technologię, która się rozwija. No prawda, rozwija się. Możesz sobie przetłumaczyć zdanie, możesz z kimś porozmawiać pisząc na telefonie, ale to nie to samo. Ja cię będę dalej podpuszczał, bo Misio Bukowski mi w duszy gra cały czas z liceum. Mówisz tutaj o tym, co będzie, jeśli będziemy znali języki i wyjedziemy za granicę. Ale są osoby, które powiedzą, no ja nigdzie nie jadę, za granicę się nie wybieram. No to co w Polsce? Po co ja mam się w Polsce uczyć włoskiego na przykład? Po co mam się angielskiego uczyć w Polsce? Myślę, że można powiedzieć o rynku pracy, który ma pewną rezystancję, jest takie słowo, że chce ludzi, którzy mają języki, wchłania tych ludzi. Im więcej, tym lepiej. Mhm. A jeśli oni nie mają języka, no to mają ograniczony wybór na pewno. Ale to też trzeba powiedzieć o jednym, że bardzo często blokada jest w nas. Ja miałem takie doświadczenie jadąc do Anglii, że bałem się mówić, bo bałem się, że będę źle odebrany. Ale z drugiej strony, jak widzę kogoś, kto próbuje mówić w języku polskim, jest za granicą, to raczej patrzę na niego tak, o stary, ale fajnie, że się starasz, nie? I fajnie, w ogóle nie przejmuj się tymi błędami, nie? Tak, to jest na pewno bariera. Ja pamiętam, jak zaczynałem studia też, żeby powiedzieć jedno zdanie, to naprawdę to było dużo stresu i wysiłku dla mnie. No ale na przykład spotkałem Rodrigo. I na początku wiadomo, że trzeba tam się szuka słów, zastanawia, czy to dobrze powiedziane, ale w pewnym momencie to znika. Ja też tak miałem. To nie jest tak, że ja od początku, od pierwszej lekcji, ja już mówiłem wszystko. Nie. W pewien sposób gromadziłem wiedzę, żeby któregoś dnia pojawił się ktoś na mojej drodze, kto przeprowadzi mnie przez te parę minut bojaźni. I potem możemy zacząć już rozmawiać naprawdę. I jeśli już się to przekroczy, to jest prosto. I to nie jest trudne. To wystarczy spróbować. Bo, tak jak mówisz, oni nie będą patrzeć źle. Oni się cieszą, jeśli się uczymy ich języka. A czy to jest tylko język, czy poznajecie też nawzajem swoją kulturę? Oczywiście, że tak. I co jest najciekawsze, my nie znamy obcokrajowców, ja nadal, w sensie obcych kultur, ja nadal, powiedzmy, jeśli sobie pomyślę o jakimś dalekim kraju, no to tak ci ludzie są takimi odludkami dla mnie w pewien sposób. Ale co się okazało? Chile, Ameryka Południowa, prawda? Okazało się, że mamy, jak on to nazwał, tanta afinidad, czyli takie podobieństwo między sobą. Mamy tyle wspólnych tematów, tak dobrze się rozumiemy i to mi otwiera właśnie, poszerza horyzonty. Ja widzę, że ci ludzie są przecież tacy sami, a bez języka bym się tego nie dowiedział. Dalej by ta Ameryka Południowa była taka egzotyczna. No dobrze, a mówimy tu o hiszpańskim, mówimy o niemieckim, mówimy o angielskim. Ty władasz tymi trzema, tak, językami, tu europejskimi, no ale gdzie Japonia? Z japońskim jest najtrudniej dla mnie, właśnie ze względu na to, że jest daleko. Ale pojawiają się jacyś Japończycy na mojej drodze. Oczywiście to nie tak, że chodźcie do mnie wszyscy obcokrajowcy. Nie, to trzeba też się wysilić i poszukać kogoś. Ja właśnie znalazłem kolegę, z którym też rozmawiam w pewien sposób. Mamy taką wymianę językową właśnie z Japonii. Dodatkowo motywują na przykład stypendia ambasady, które pozwalają wyjechać na przykład na rok. Wystarczy się nauczyć, to może duże słowa, prawda? Ale porównując na przykład do zwykłej wycieczki, pobyt przez rok w Japonii, gdzie kultura jest zupełnie inna, gdzie ludzie, na przykład też wyrażanie się, sposób wyrażania się jest bardzo, bardzo
honoryfikatywny, że tak powiem. Czyli... Jaki? Bo wychodzi na to, że polskiego nie znam jeszcze raz. Honoryfikatywny, czyli oni tam mają wyższą drabinkę. My powiemy ty jesteś, cześć, albo pan jest. A oni mają zarówno w słownictwie, jak i w gramatyce różne struktury, które się tak zazębiają trochę. I dzięki temu mogą wyrażać dla kogoś szacunek. Przykład. Bo ja bez przykładu nie dam rady. Mózg nie ogarnie. Poczekaj na przykład po japońsku. Do kolegi powiesz matte, ne? A do osoby, na przykład stoimy przy okienku i pani chce coś tam zrobić i mówi, proszę poczekać. Shosho machi kudasai. To jest różnica. Matte, ne? Shosho machi kudasai. Słychać. I to jest właściwie, bez tego nie da się funkcjonować w Japonii. No to jeśli chodzi o język japoński, łatwo jest się nauczyć tego języka? Myślę, że nie. Oczywiście, jak z każdym językiem, trzeba mieć cierpliwość, ale tutaj ten poziom wejścia w komunikatywność jest trochę wyższy, bo te nasze języki mają podobną gramatykę na przykład. Wszystkie są, wywodzą się od praindoeuropejskiego. Więc może nam się nie wydaje, że są podobne, ale teraz jak mam porównanie z japońskim, to widzę, że one są bardzo podobne, że przecież tyle rzeczy mówimy tak samo. Chociaż takie są na przykład dosłowne tłumaczenia niektórych przysłów, a w japońskim nie. W japońskim gramatyka jest inna, czasownik jest zawsze na końcu na przykład. Jestem bardzo ciekawy, jakie są niuanse w języku japońskim. Niuanse? Ciekawostki, daj mi jakiś ciekawostek. Oni mają no 3 alfabety i to jest ciekawa historia, ponieważ ich pismo pochodzi z Chin, czyli te krzaczki. Tak. To pochodzi z Chin, ale to nie wystarczyło Japończykom, bo oni już wtedy mieli swój język. I to tak jakby ktoś nam... wiecie, jak wyglądają na przykład hinduskie znaki, albo chociażby hebrajskie. Wyobraźcie sobie, że byśmy zaczęli zapisywać ten język polski. Czy gdybym ci przyniósł flamaster i kartkę, to byś nam wytłumaczył? Wytłumaczyłbym. Magia się dzieje. Ja tu w naszych grabanowych półeczkach, to my tu mamy poukrywane. Dobra, będziesz po japońsku najpierw? Czerwonym? Tak, czerwonym. No, mogę spróbować zapisać wasze imiona, ale nie czerwonym. A czemu nie czerwonym? Bo w Japonii czerwonym zapisuje się imiona i nazwiska zmarłych. O, poważnie? Tak, ojej. I z tym jest ciekawa historia, bo mój wykładowca kiedyś powiedział, że potrzebował na szybko zapisać swoje imię gdzieś tam w biurze, jak były na wymianie w Japonii. Wziął czerwony i zapisał, a panie z sekretariatu, wyobrażam sobie taką przerażoną Japonkę. Zaczął się stresować. O nie, szybko trzeba zmazać to. I to z tego wszystkiego wyszła bardzo niezręczna historia. Niebieski, tak. Czarny. Ja tu się przesiądę na mój ukochany fotel. O, przepraszam, najmocniej tutaj bucik. To co, spróbujemy zapisać wasze imiona. No możemy imiona, tak. No. Jestem ciekawa, ile znaczków to moje imię. Ja jestem ciekawa, co się... Katarzyna, tak? Katarzyna, no. Katarzyna. No Japończyk powie Katadzina. A jak to zapiszemy? O. Ka. Ta. Dzi. To na. Trochę. Mi. Ha. U. Michał. Mateusz, czy ty czujesz, że to jest twój talent, który chcesz rozwijać? Ten talent, ta miłość do języków? Oczywiście, że tak. Pomyślałem sobie, no to w czym jestem dobry? Chyba w tym. Czy mogę tym służyć innym ludziom? Mogę. I w jaki sposób służysz? No to dwie osoby. W fundacji, prawda? W fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tak. Oczywiście. To jest fundacja, która wspiera talenty. Ludzie nawzajem mogą się tam motywować. Widzą, że każdy ma potencjał, każdy ma coś innego, co może wnieść, a wnoszą tam naprawdę ludzie wiele rzeczy. Więc jeśli fundacja potrzebuje pomocy, no to wiadomo, że pospieszę z pomocą. Jeśli ja będę potrzebował, fundacja pomoże mi. Mówię fundacja, mam na myśli ludzi, którzy tam są. I miałeś takie sytuacje? Miałem takie sytuacje. Na przykład koleżanka szukała osoby, która pouczy niemieckiego, no to ja się zgłosiłem. A ja na przykład potrzebowałem mieszkania w Warszawie, kiedy przyjechałem tutaj na studia. Wiedzieli o tym ludzie z fundacji, jeden drugiemu przekazał i do dzisiaj mieszkam ze stypendystami, dogadujemy się bardzo dobrze. No i pomyśleć, że to wszystko zaczęło się w przedszkolu na lekcji języka angielskiego, gdzie mówiło się mami. A teraz 4 języki.
tak, Warszawa. Tak, myślę, że to jest coś, z czego sobie nie zdajemy sprawy, że małe rzeczy prowadzą nas do wielkich. Bo jeśli zaczynamy od tych wielkich, to raczej skończy się na frustracji i na... I nic z tego nie wyjdzie. Czyli lepiej małymi kroczkami do celu, niż od razu z motyką na słońce. Oczywiście. I no tak i samo przede wszystkim trzeba chcieć. Trzeba próbować, odważać się. Trzeba i się nie bać. Tak. I się nie bać. Bać się można, ale trzeba przełamywać strach. No i właśnie dzięki tobie będziemy przełamywali strachy. Mam nadzieję, że nie tylko językowy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za rozmowę. Naprawdę była inspirująca. Ja też bardzo dziękuję.